Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojny Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast wojenne Historie. Norbert. Kiedy rozmawiamy o niemieckich wojskach pancernych z przełomu lat 1944 czy 1945, zawsze przed oczami nam stają potężne konstrukcje, czy to tygrysy, czy tygrysy królewskie, czy jak tigery, jak pantery. Mamy takie przeświadczenie, że niemieckie wojska pancerne u schyłku II wojny światowej były pełne ciężkich wozów pancernych. Podczas gdy tak naprawdę dominującym wozem bojowym w ówczesnym czasie w niemieckich siłach pancernych były sztugi, o których zresztą rozmawialiśmy w jednym z naszych odcinków. Natomiast co co ciekawe, drugie miejsce na tej liście zajmuje Hetzer. I o tym chciałem Ci z Tobą porozmawiać. Właściwie, jak ten wóz pancerny się tam znalazł i w ogóle, czym był ten Hetzer? Tak, masz rację, Kamilu. Pancer Jager 38T Hetzer. Lekki łowca czołgów wóz właściwie konstrukcji czeskiej. Jeżeli spojrzymy na Wehrmacht całościowo, no to pod koniec wojny dominowały w Wehrmachcie nie tygrysy, nie pantery, nawet nie Panzer 4, ale właśnie sztugi i hecery. Dlatego, że historia niemieckiej broni pancernej toczyła się w II wojnie światowej, można by powiedzieć dwutorowo, czołgi konkurowały z działami samobieżnymi. I o ile w czasach zwycięstwa Wehrmachtu dominowały czołgi, o tyle czas klęski Wehrmachtu to już jest dominacja dział samobieżnych, różnego zresztą typu, czy też szerzej dział szturmowych i samobieżnych. Może tutaj tytułem wyjaśnienia dla naszych słuchaczy, bo nie dla każdego może to być jasne. Każde działo szturmowe jest działem samobieżnym, ale nie każde działo samobieżne jest działem szturmowym. Tu chodzi o kwestię opancerzenia. Pojazdy takie jak Sturmgeszyc czy jak bohater dzisiejszego odcinka Hecer, to były wozy bojowe o całkowicie opancerzonych przedziałach, w związku z czym pancerz chronił je z każdej strony. Natomiast niezależnie od tego, produkowano również działa samobieżne o częściowo otwartych przedziałach, na przykład o otwartych przedziałach bojowych, czy Czyli załoga była chroniona przez płytę pancerną niewielkiej grubości od czoła czy z boku, ale nie była chroniona z tyłu czy od góry. To jest ta różnica pomiędzy działem pancernym a działem samobieżnym. I działo samobieżne jest zasadniczo przeznaczone do prowadzenia ognia z własnych pozycji, to znaczy nie walczy na linii styczności wojsk z racji swojego relatywnie słabego pancerzenia. Natomiast działo szturmowe jest znacznie silniej opancerzone, zwłaszcza czołowo, w związku z czym może atakować na wprost, przyjmować ogień lekkiej broni przeciwpancernej i ten ogień przetrwać, a z racji pełnego opancerzenia jest również odporny np. Na, na odłamki granatów artyleryjskich i moździerzowych, wobec których np. załoga otwartego od góry działa samobieżnego byłaby bezradna. To jest ta zasadnicza różnica pomiędzy działem samobieżnym otwartym, a działem pancernym o w pełni zamkniętej, opancerzonej kazamacie bojowej. I pod koniec II wojny światowej w wermachcie działa szturmowe, z racji tego pełnego opancerzenia, silnego uzbrojenia przeciwpancernego pełniły tak naprawdę po prostu rolę czołgów. Dlaczego stało się tak, że te działa pancerne w pewnym sposób wyparły czołgi z linii? Tutaj jakby odpowiedź nie jest jednoznaczna. Podstawową przyczyną było to, że Niemcy zmienili doktrynę użycia broni pancernej w tym sensie, że postanowili nasycić swoje dywizje piechoty działami szturmowymi czy szerzej działami samobieżnymi, aby podnieść skuteczność obrony przeciwpancernej i podnieść przebojowość własnych dywizji piechoty w zakresie użycia broni pancernej. Zresztą o tej zmianie doktryny w zakresie zwalczania broni pancernej rozmawialiśmy też w odcinku dla patronów o ewolucji niemieckiej obrony przeciwpancernej w II wojnie światowej. Niemcy przywiązywali stopniowo coraz większą uwagę do obrony przeciwpancernej szczebla dywizji piechoty w oparciu o działa samobieżne. Nie tak jak wcześniej o liczne holowane armaty przeciwpancerne, teraz wiedząc, że nie są w stanie wyprodukować tylu armat cięższych typów, zmniejszenie liczby armat starali się rekompensować wzrostem ich mobilności poprzez osadzanie ich na podwoziach gąsienicowych oraz starali się nadać im większy uniwersalizm, tworząc działa szturmowe, czyli nie tylko pojazd taki byłby środkiem przeciwpancernym, ale również mógłby pełnić rolę pojazdu szturmowego, czyli starali się wprowadzić do każdej swojej dywizji taki mały pododdział pancerny, w związku z czym od roku 1943 priorytetem była produkcja dział samobieżnych. I z początku to się odbywało dwoma niezależnymi od siebie ścieżkami. Artyleria otrzymywała wozy typu Sztuk, które były pojazdami szturmowymi opartymi o podwozie czołgu Panzer III. Natomiast podległe wojskom pancernym bataliony przeciwpancerne w dywizjach otrzymywały wozy Panzerjäger, które były samobieżnymi działami przeciwpancernymi budowanymi na bazie czołgów lekkich o otwartych od góry i z tyłu przedziałach bojowych. Które gorzej nadawały się do działań ofensywnych, natomiast były skuteczne w obronie. Dlatego że Niemcy w roku. 1942 stanęli przed dylematem, co zrobić z dużą ilością czołgów lekkich, które przestały spełniać wymagania pola walki, to postanowiono te czołgi po prostu przerobić na działa samobieżne, przede wszystkim działa przeciwpancerne, ale również na artylerię stromotorową, czyli zamontować na tych podwoziach haubice, na przykład 105 mm. W takim razie, skąd wziął się Hetzer? Czy to wypływało właśnie z tej koncepcji? Tak, było tak z początku, że artyleria zamawiała cięższe działa szturmowe, a Wojska pancerne dla batalionów przeciwpancernych, pojazdy o odkrytych od góry czy z tyłu przedziałach bojowych. Ale w roku 1942 niemieccy planiści wojskowi stwierdzili, że te dwie klasy pojazdów bojowych należy ujednolicić. To znaczy, w roku 1942 były produkowane działa szturmowe w pełni opancerzone, a jednocześnie produkowano wozy, które otrzymały nazwę Marder, czyli Kuna, i to były właśnie te rzeczone, samobieżne pancer na bazie czołgów lekkich. I docelowo uznano, że te pancer docelowo również powinny być projektowane tak, jak są projektowane działa szturmowe. To znaczy, że nie jest do końca dobrze, że te przeciwpancerne pojazdy mają otwarte od góry przedziały bojowe, bo to ogranicza ich uniwersalizm. Bo na przykład jeżeli artyleria nieprzyjaciela prowadzi ostrzał, to załogi tych pojazdów są znacznie. Bardziej narażone na radę i śmierć niż załogi dział szturmowych, które są w pełni chronione. I w roku 1942 zaczęto myśleć o zbudowaniu wozów Panzerjäger o w pełni zamkniętych przedziałach bojowych. Zarówno średnich, wykorzystując tu podwozia czołgu Panzer 4, ciężkich, wykorzystując na przykład podwozie czołgu Pantera, oraz lekkich. W roku 1942 ostatnim produkowanym seryjnie czołgiem lekkim dla Niemców był stary projekt czeski. Potem po modyfikacjach to był czołg Panzer 38T. I w tym momencie troszeczkę cofnijmy się w czasie. Czesi przed II wojną światową mieli bardzo rozbudowany przemysł ciężki i mieli dwóch potentatów w produkcji uzbrojenia, w tym z dużym doświadczeniem w zakresie produkcji pojazdów pancernych. To był koncern Szkoda i to był koncern CKD Czesko-Morawska Kolben Danek. I ona właśnie była producentem czołgu LT wzór 38 czyli tego czołgu, który już ostatecznie został przyjęty na służbę w Wehrmachtcie po modyfikacjach jako Panzerkampfwagen 38T i w roku 39 te czołgi lekkie były już używane przeciwko nam, a potem w roku 40 przeciwko Francji, w roku 41 przeciwko Związkowi Radzieckiemu i Armii Czerwonej. Czołgi Pancer 38T były produkowane seryjnie w protektoracie Czech i Moraw na zamówienie Wehrmachtu. Czyli w momencie, kiedy Niemcy zajęły Czechosłowację, produkcja tych czołgów nie została przerwana. Niemcy je docenili i postanowili, że one uzupełnią ich potencjał pancerny. De facto produkcja czołgu LT wz. 38 rozpoczęła się po modyfikacjach dopiero na zamówienie Wehrmachtu. Ten czołg miał wiele odmian, one były produkowane również na eksport. Czesi stworzyli odmianę czołgu TNHP, czołg LT wz. 38, to była niezwykle udana konstrukcja, dostępna w wielu odmianach. Ten czołg został przyjęty na uzbrojenie Armii Czechosłowackiej, ale de facto produkcję seryjną po modyfikacjach rozpoczęto już na rzecz Wehrmachtu po zajęciu Czech. Jednocześnie te pojazdy były też produkowane na eksport. Czołg był udany, zbierał bardzo dobre recenzje. I Niemcy zdecydowali się, że ta czeska konstrukcja będzie produkowana w protektoracie na rzecz Wehrmachtu w przejętych zakładach CKD, teraz nazwanych Bumentische Miresche Maschinenfabrik, w skrócie BMM. To zakłady BMM dalej produkowały te czołgi. I w roku 1942 w ramach rozwoju konstrukcji zaprojektowano czołg TNH-NA, NA jako Neuer Art, czyli tego nowego wzoru, który był kolejną modyfikacją. Powiększono mu koła, zmodyfikowano nieco zawieszenie. Wyszenie, wydłużono kadłub, słowem, modyfikowano ten czołg, mając nadzieję, że będzie on dalej produkowany na rzecz Wehrmachtu. Ten projekt tego TN-HNA tworzyli de facto czescy inżynierowie, jeszcze przedwojeni pracownicy CKD, którzy teraz pracowali na rzecz Wehrmachtu. Ale w roku 1942 Niemcy uznali, że produkcja czołgów lekkich w takiej formule już się wyczerpała. W związku z tym ten TN-HNA, ten Neuer Art, nie wszedł do produkcji seryjnej, natomiast wykorzystywano zaprojektowane rozwiązania do dalszej produkcji na bazie Czołgu Panzer-Kanwagen 38T, dział samobieżnych, różnych typów, w tym przede wszystkim wozów Marder, które miały otwarte, jak powiedziałem, przedziały bojowe. Montowano na nich najpierw radzieckie, zdobyczne armaty przeciwpancerne, a następnie już armaty produkcji niemieckiej i generalnie cała ta seria wozów na bazie czołgów Panzer 38T przeszła do historii jako rodzina wozów Marder 3. Zasadniczo trzy podstawowe odmiany pojazdów typu Marder 3 były produkowane

pod koniec 1942 roku stwierdzono, że no okej, okay, teraz produkujemy te Mardery, łatwo te czołgi przerobić na te działa samobieżne, ale docelowo będziemy chcieli, żeby powstał pojazd o w pełni zamkniętym przedziale bojowym, o wyprofilowanych płytach, czyli płyty pancerne kadłuba muszą być ułożone pod ostrym kątem, tak żeby rykoszetowały pociski. Taki pojazd pojawia się po raz pierwszy jako projekt w założeniach Adolf Hitler Panzer Program pod koniec 1942 roku. Już wówczas są Rysunki wstępne przyszłego Hecera, tak jak on będzie wyglądał potem w metalu w roku 1944. Więc pod koniec 1942 roku wstępny projekt wozu Hecera na bazie tego TNHNA, tego podwozia zmodyfikowanego czołgu lekkiego, został przyjęty, zaakceptowany, ale w roku 1943 ten projekt nie miał wysokiego priorytetu. Rozwój wozów Marder był, wydawało się z początku może nie tyle co wystarczający, co jednak chciano w pierwszej kolejności nasycić bataliony przeciwpancerne, a dopiero potem, jakby rozpocząć już końcowe prace nad tym nowym pojazdem w pełni Uzbrojonym w armatę 75 mm, to miała być nowa opracowana armata 7,5 cm PAK-39L48. To była pochodna armaty PAK-40 z określonymi modyfikacjami. Taką armatę miał otrzymać ten pojazd, ale de facto od czasu przyjęcia założenia pod koniec 42 roku do października 1943 roku z tym projektem specjalnie dużo się nie działo. Kluczowa zmiana to jest październik 1943 roku, dlatego że wówczas Amerykanie. I Brytyjczycy atakują przemysł dział samobieżnych w Niemczech. Uderzają w ogóle w produkcję pancerną dosyć mocno i cierpi na tym produkcja dla Niemców w tym momencie najważniejszego pojazdu, czyli można powiedzieć trochę z ironią czołgu Panzer III bez wieży, czyli Sturmgeschütz. Jego produkcja ulega zachwianiu z racji nalotów alianckiego lotnictwa strategicznego. Hitler wydaje wówczas serię rozkazów, które można streścić do. Maksymalne zwiększenie produkcji dział szturmowych kosztem wszystkiego innego. Dlatego ograniczymy albo zmniejszymy rozwój produkcji czołgów pancer 4, bo wprowadzimy sztuga 4. Kończcie mardery, wprowadzajcie na uzbrojenie tego Hecera jako docelową odmianę, bo to też będzie lekki pancer Jäger i szturm z w jednym. On będzie klasyfikowany jako Panzerjäger, on będzie oficjalnie nazywał się Panzerjäger 38 t hecer. natomiast to będzie pojazd uniwersalny, który będzie mógł w dywizjach piechoty spełniać dokładnie tą samą rolę co sztuk. I dlatego hecer jest potrzebny natychmiast. I w październiku 1943 roku te prace gwałtownie przyspieszają. Niemcy chcą tutaj postawić na masową produkcję. Wreszcie po czterech latach II wojny światowej oni się obudzili, że trwa wojna totalna i że trzeba stawiać na masową produkcję prostych konstrukcji. Cztery lata im to zajęło, żeby w ogóle się połapać, o co chodzi. Tylko na szczęście dla wszystkich innych połapali się w momencie, kiedy już mieli naprawdę ciężko, kiedy już ich sytuacja surowcowa była bardzo, bardzo zła. W każdym bądź razie w styczniu 1944 roku dokumentacja techniczna tego wozu jest gotowa. Pod koniec stycznia Niemcy zabawiają pierwsze prototypy. To wszystko idzie w miarę szybko. W marcu są już gotowe pierwsze trzy wozy. Czyli tak naprawdę pół roku od decyzji Hitlera kierunkowej, bo przypomnijmy jednak, samo założenie podstawowe to jest. Jest grudzień 42. To nie jest tak, że tej hecer wziął się z niczego. Czołg, na którym oparto tą konstrukcję, został opracowany już w roku 1942. Zakłady, które produkowały go, czyli BMM, one już masowo produkowały te podwozia, silniki, układy przeniesienia napędu przez cały rok 1943 jako wozy Marder 3. W związku z czym wiele elementów było już gotowych. Należało tylko dopracować kwestie opancerzenia, armaty i połączyć to wszystko w jeden konkretny projekt. Na początku 1944 roku to było gotowe. W marcu powstały prototypy, poddano je testom. W kwietniu oglądał je Hitler specjalnie na jego urodziny 20 kwietnia 1944 roku. Na jednej z autostrad w Prusach Wschodnich zorganizowano pokaz wszystkich nowych pojazdów pancernych armii niemieckiej. I tam prezentowano mu m.in. gotową pierwszą kompanię pojazdów Hecer, które prosto przyjechały z fabryki. Nie miały jeszcze kamuflażu, nawet nie miały zamontowanych części elementów. Cała taka kompania przed Hitlerem, przed Gerigiem, przedefilowała a potem Hitler jakby oglądał te pojazdy. W związku z czym w październiku decyzja, w styczniu dokumentacja techniczna, w marcu prototypy, w kwietniu wchodzimy do produkcji seryjnej. Z początku wykorzystywano zakłady CKD BMM, potem nakazano również, żeby ten odwieczny konkurent, czyli Szkodę, również włączyć do masowej produkcji hecerów, dlatego że założenie było takie, żeby produkować miesięcznie docelowo nawet Tysiąc takich pojazdów, co w dotychczasowych niemieckich doświadczeniach było czymś wręcz kosmicznym. Chciano, aby w Pradze, w zakładach BME i w Pilźnie, w zakładach Skody, produkowano po 500. HECERów miesięcznie, czyli to miała być masowa produkcja taniego, prostego pojazdu pancernego opanowanego przez wojsko. Żadne kombinacje, żadne nowości. Front potrzebuje czołgów. Można by powiedzieć, że to była konstrukcja, która wreszcie w niemieckim wymiarze realizowała radziecką ideę. Ilość to też jakość. Na froncie decydują nie wyrafinowane technicznie niuanse, tylko masowość. I hecer miał być właśnie taki. To miała być odpowiedź na masowe zapotrzebowanie na broń pancerną dla niemieckich jednostek, ale nie dywizji pancernych, nie grenadierów pancernych, tylko dla piechoty, bo Niemcy potrzebowali wystawić do walki 300 pododdziałów pancernych uzbrojonych w działa samobieżne, bo oni mieli kilkaset dywizji i chcieli każdej dywizji, piechoty... Jegrów, kawalerii górskiej, fortecznej, każda niemiecka dywizja miała otrzymać batalion przeciwpancerny uzbrojony co najmniej w jedną kompanię dział szturmowych lub dział samobieżnych o w pełni opancerzonych przedziałach, aby one mogły być używane jako broń przeciwpancerna lub jako pojazdy wsparcia piechoty, czyli jako broń szturmowa. Po to powstał Hecer. Konstruktorzy mieli pewien problem. Hecer bazował na czołgu lekkim. To nie jest tak jak ze sztugiem, że na konstrukcji czołgu średniego możemy dobrze opancerzyć ten wóz, zwłaszcza z przodu. Z przodu późne odmiany szturm miały 80 mm pancerz, co w teorii pozwalało oprzeć się na wprost ostrzałowi z armaty kaliber 76 mm. Hecer był mniejszy. Miał mieć armatę o analogicznej sile, 75 mm, ale było wiadomo, że nie da się go. Tak opancerzyć jak sztuga. W związku z czym częściowo ratowano się z tymi wyprofilowanymi płytami pancernymi, które miały zwiększać odporność, zwiększać grubość przeliczeniową, ale wszystkiego nie dało się osiągnąć. W takim razie, co udało się zrobić czeskim konstruktorom? I jakim wozem był hecer? Hecer okazał się konstrukcją zaskakująco udaną, mimo że miał swoje nie takie znowu małe wady. Pojazd pierwotnie miał mieć masę 13 ton, skończył jako pojazd 16-tonowy, miał przeciążony układ napędowy i miał jednak przeciążone podwozie z przodu, tam gdzie była armata i najsilniejszy pancerz, dlatego że tam po prostu masy nie rozkładały się zbyt proporcjonalnie. To wymagało potem w ramach jego produkcji seryjnej modyfikacji, na przykład wzmocnienia zawieszenia, ale mimo tych pewnych wyraźnych problemów, to była konstrukcja zaskakująco udana w tym sensie, że była. Tania, relatywnie prosta i masowo dostępna. To na polu walki jest najważniejsze. A nie jakieś tam wydumane parametry taktyczno-techniczne wyrwane z kontekstu. To na polu walki naprawdę ma znacznie mniejsze znaczenie. Był łatwy w naprawie, był tani, był masowy. 54 tysiące Marek. Na tyle wyceniono ten pojazd, więc to był pojazd o kilkadziesiąt tysięcy marek tańszy niż na przykład sztuk. No ale coś za coś, jak powiedziałem, to był pojazd 16-tonowy o dobrym uzbrojeniu przeciwpancernym. Pociski przeciwpancerne, armatę PAK-39, opuszczały. Z prędkością wylotową ponad 900 metrów na sekundę. To pozwalało na średnim dystansie obezwładnić właściwie większość radzieckich czołgów czy amerykańskich, ale był pojazdem słabo opancerzonym czołowo to było 60 mm. To właściwie w ogóle nie gwarantowało przetrwania ostrzału z armat czołgów T-34/85 czy amerykańskich czołgów Sherman z armatami tak zwanymi 76 mm. I oczywiście o ostrzale z czołgu IS to nawet nie ma co wspominać. Więc pancerz był słaby. Czołowo to było 6 cm, po bokach zaledwie 2, z tyłu 20 mm, a płyta silnikowa to było tylko 8 mm. W związku z czym pojazd był tak jak żądał tego Hitler w pełni opancerzony. Chronił załogę przed odłamkami. Załoga się składała z czterech ludzi, czyli mówimy o 16-tonowym, lekkim dziale samobieżnym, o charakterze pojazdu przeciwpancernego i szturmowego, przy czym w przypadku tego szturmowego to się do końca nie sprawdzało. On był po prostu za lekko opancerzony, żeby być pojazdem szturmowym. Czyli jak aliancki czy radziecki czołg już strzelał do Hecera, o ile trafił, to najprawdopodobniej go po prostu bezwładnił. Tak, tak. To były pojazdy, których pancerz to nie była zaleta. No i była ciasnota dosyć duża w tych pojazdach. Na bazie jednak czołgu lekkiego osadzono czterech załogantów, sadzono relatywnie duże działo przeciwpancerne. Wszystko to obudowano pancerzem i to jeszcze pancerzem pochyłym. Pancerz pochyły z wielokrotnia wartość przeliczeniową pancerza, tak? Bo odpowiedni kąt to jest więcej niż te dwa centymetry, czy sześć nawet. Ale z drugiej strony coś za coś ta, wnętrza. Pojazd był po prostu ciasny. Znaleźli troszeczkę taki analog dla masowych czołgów przeciwnika. Wreszcie wpadli na pomysł, dobry pomysł, żeby produkować coś masowo i to nie musi być jakiś tygrys czy coś takiego, ale to ma być wystarczające. I Hetzer pod względem siły ognia i manewrowości był wystarczający. Pomysł, żeby produkować po tysiąc wozów miesięcznie, był bardzo dobry, tylko należało to odpowiednio ze sobą zgrać. To Niemcom już tak dobrze nie wyszło, dlatego że oni chcieli natychmiast rozpocząć produkcję i w Pradze, i w Pilźnie, ale no, te wzajemne koterie, mimo że to wszystko tak naprawdę kontrolował Hermann Gering, no to te zakłady nie mogły się dogadać ze sobą. Dopiero latem 1944 roku BMM przekazało Skodzie dokumentację techniczną, i dopiero wówczas Skoda mogła rozpocząć produkcję seryjną, a więc produkcja. Produkcja seryjna uległa opóźnieniu, ale można by powiedzieć, jak na Niemców, w niespełna rok od kwietnia 1944 roku do maja 1945 roku te dwa zakłady wyprodukowały prawie 3000 tych dział samobieżnych co było najwyższą wartością produkcyjną wówczas w Rzeszy. Niektórzy mówią, że naloty, na przykład alianckie strategiczne nie hamowały produkcji niemieckiej gospodarki, ludzie, którzy głoszą takie tezy, nie wiedzą o czym mówią. W rzeczywistości produkcja przemysłowa Rzeszy od sierpnia 1944 roku gwałtownie zaczęła się załamywać. Natomiast statystyki za rok 44, na przykład w ilości wyprodukowanych pojazdów pancernych, nie wyglądały jeszcze tak źle. I były wyższe niż w roku 1943, bo po pierwsze na początku 1944, przed porażeniem zupełnym, niemiecki przemysł gwałtownie zwiększył swoją produkcję, ale potem latem 1944 roku nastąpiło w tym przemyśle załamanie. Ale w wymiarze statystycznym za rok 1944 ogólnej liczby czołgów czy dział samobieżnych, jako takich, nie dostrzegamy tego właśnie dlatego, że w drugiej połowie 1944 roku gwałtownie rosła produkcja hecerów. To właśnie one zmieniły statystykę niemieckiej produkcji pancernej w drugiej połowie 1944 roku. Kiedy zaczęła załamywać się produkcja innych pojazdów pancernych, wszedł na scenę hecer. Kiedy Niemcy właściwie nie mogli już produkować tygrysów w dużych ilościach, bo zakłady zostały zbombardowane i ciężko uszkodzone. Kiedy zaczęła kuleć produkcja Panther i Panzer IV, nie mogła się rozwinąć tak, jak czyli tego Niemcy, to niespodziewanie podratowało ich coś zupełnie innego. Mały, stosunkowo lekki, 16-tonowy pojazd pancerny Panzerjäger 38T prosto z Czechosłowacji, ówczesnego protektoratu i morza Ale czy ta, że tak powiem, jak na Niemców, oszałamiająca ilość wyprodukowanych egzemplarzy i tempo produkcji wynikało właśnie z tego, że te zakłady umieszczone w Czechach nie były bombardowane przez aliantów? Tak jest, Kamilu. Alianci wzięli się za Hetcera stosunkowo późno. Zorientowali się po pewnym czasie, że pojawił się nowy pojazd pancerny w dużych ilościach i trzeba coś z tym zrobić. Zarówno zakłady Skody w Pildzie, jak i zakłady BMF w Pradze zostały porażone. Kiedy już przyleciały amerykańskie bombowce i rzuciły swoje bomby, to produkcja gwałtownie została upośledzona. Tylko, że Amerykanie zrobili to na przełomie zimy i wiosny 1945 roku. Czyli Niemcy mieli kilka miesięcy na rozkręcenie produkcji. Kiedy ona stała się już naprawdę masowa, to wtedy dopiero amerykańskie bombowce zatrzymały ją tak jak należy. To był kwiecień 1945 roku, a więc stosunkowo późno. Spójrzmy na produkcję seryjną w macierzystych zakładach BME w Pradze pojazdów Hetzer. W marcu 1944 roku to są 3 wozy. W kwietniu to jest 20 pierwsza kompania pokazywana jest Hitlerowi. W maju 50, w czerwcu 100, w lipcu znowu 100, sierpień 150, wrzesień 190. W październiku jest pewne załamanie to są 133 pojazdy, ale już w listopadzie 44 roku 298 wozów, prawie 300. W grudniu 223, w styczniu 289, w lutym 273, w marcu 148. Z 25 marca 45 roku zakłady odwiedzają amerykańskie siły powietrzne i można by powiedzieć, że już jest po wszystkim. Tam, gdzie przylecili Amerykanie, to albo na parę miesięcy wstrzymywano produkcję, albo ona była upośledzana. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wizyta 1000 czy 800 amerykańskich bombowców strategicznych nad jakimś zakładem, nawet jeżeli trafiało tylko 8% bomb, to efekt skali robi.

To nie zmienia faktu, że w tych zakładach BME wyprodukowano ponad 2000 hecerów. W połowie 1944 roku, w lipcu, ruszyła też produkcja w Skodzie. Ona się wolniej rozkręcała. W grudniu 1944 roku to było 100 pojazdów, no ale już w styczniu 1945 na przykład 145. No i weźmy taką sytuację. Rekord to był w ogóle marzec 1945 roku. W zakładach Skody wówczas powstało 153 dokładnie hecery I pojazdy towarzyszące, bo produkowano również na przykład wozy zabezpieczenia technicznego na bazie Hecera. Była niewielka seria. Ja na przykład wozów miota czy ognia i tak dalej, ale zasadniczo to były w absolutnej większości działa samobieżne opancerzone. Zobaczmy taką sytuację. Jest początek 1945 roku. Załamuje się niemiecka produkcja zbrojeniowa jako taka. Armia Czerwona wlewa się w obszar Rzeszy na wschodzie. Prusy Wschodnie, Śląsk, Pomorze. Trzeba ewakuować mnóstwo zakładów. Rwą się kooperanci. Przemysł właściwie staje. A w tym samym czasie, w tej krytycznej sytuacji, w w Czechach miesięcznie schodzi z linii po 300, po 400 kacerów. To w tym momencie jest najliczniej produkowany i często jedyny dostępny pojazd pancerny. Kiedy inni producenci coraz bardziej słabują, tutaj jest coraz lepiej. Aż do marca 1945 roku Niemcy mogą liczyć na setki miesięcznie nowych pojazdów. Przemysł ciężki Czech bardzo wydajnie pracował na rzecz niemieckiego potencjału zbrojeniowego, aż do marca 1945 roku włącznie. Co skutkowało tym, że duża część pojazdów pancernych, nowych, które Niemcy mogli użyć w walce w ostatnich miesiącach II wojny światowej, to właśnie były te Panzerjäger 38 T produkowane w Pradze i w Piliźnie. I efekt tego jest taki, że szczyt liczebności wozów tego typu przypada na sam koniec wojny. Według meldunków niemieckich, raportów na dzień 31 marca 1945 roku, 6 tygodni przed końcem wojny. W armii niemieckiej w linii było 850 Hecerów, czyli to był drugi, tak jak powiedzieliśmy na początku, drugi pod względem liczebności pojazd Wehrmachtu, bo pierwszy był sztuk 1053 egzemplarze w linii, ale na drugim miejscu Hecer 850. Czyli u schyłku zimy 45 roku, u zarania wiosny 45 roku, na 6 tygodni przed końcem wojny, tylko tych dwóch typów dział szturmowych Niemcy mieli prawie 2000. 850 hecerów w linii na wszystkich frontach. Włochy, Kurlandia, front zachodni, front wschodni, front na Bałkanach, były wszędzie. Jeżeli spojrzymy na dane z 30 grudnia 1944 roku na ten przykład, to było ich wówczas już w linii ponad 500. Dokładnie tyle samo, po 257 pojazdów, tak na froncie zachodnim, jak i na froncie wschodnim. Ktoś powie, na całym froncie 250 hecerów to nie jest dużo, będzie miał rację. Te 500 pojazdów na 30 grudnia 1944 roku było rozdysponowanych na 30 różnych dywizji, 3 bataliony i cztery kompanie samodzielne. Czyli mówimy o całkowitym rozproszeniu hecerów. Ich nie było nigdy dużo w jednym miejscu, ale można było je spotkać naprawdę wszędzie. 500 Pojazdów rozdysponowanych na 30 dywizji. Z góry to było założone, że on będzie rozproszony, ale on ma być wszędzie. Każda dywizja ma mieć swojego Hecera albo swojego sztuga. Organizacyjnie to było tak, że w ramach jednej dywizji było albo 10, albo 14 takich pojazdów. I rzeczywiście w warunkach frontowych, już na przełomie 1944 i 1945 roku, Niemcy nasycili większość swoich dywizji albo sztugami, albo właśnie Hecerami. Więc ten projekt im spracował. Ale czy to dało im coś w szerokim kontekście, czyli operacyjnie? Nie. Mojej opinii nie dało to im nic. Zresztą wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy. Broń pancerna jest naprawdę wtedy skuteczna, kiedy jest zebrana do kupy, a nie rozproszona. 500 pojazdów w grudniu 44 roku w 30 dywizjach. Gdzie tu jest punkt ciężkości? No nie ma. Wyprodukowano kilkaset hecerów dostarczono do jednostek, ale nigdzie nie będzie na polu walki ich więcej niż 20 czy 30, a tak naprawdę 10, 8, 6. Nie mogło się to udać. Jeżeli nasycisz dywizję piechoty 10 hecerami, to to w wymiarze Taktycznym, raz, drugi, trzeci ci pomoże, ale w wymiarze większej taktyki, w wymiarze operacyjnym to ci już nie pomoże, to ci nic nie da. Tak naprawdę o wiele lepiej byłoby, gdyby dowódca korpusu, któremu dana dywizja podlega, miał do dyspozycji na przykład dwa bataliony Hecerów, a nie trzy kompanie w trzech dywizjach. Chodzi o to, że Niemcy tworzyli z Hecerów kompanie dla dywizji i tworzyli z Hecerów bataliony przeciwpancerne. Według etatu taki batalion to było 45 pojazdów. I taki batalion, on już w wymiarze szerszym, Mógł zrobić o wiele więcej, bo tych wozów było dużo i efekt skali był ważny. To pokazały doświadczenia roku 45. Otóż front Niemcom się zawalił. Na froncie wschodnim po prostu katastrofa. Rosjanie wchodzą na Śląsk, wchodzą na Pomorze. Niemcy muszą organizować naprędce oddziały improwizowane. Czołgów właściwie nowych już nie ma, ale są te Hecery. Przyjeżdżają z fabryk dziesiątkami. I na w Śląsku na przykład powstaje taka 104 Brygada Łowców Czołgów, którą dowodzi Graf Strachwitz, jeden z najbardziej znanych, rozpoznawalnych. Niemieckich asów pancernych. On organizuje najpierw 3 bataliony, potem 6 batalionów. Łącznie w tej 104. brygadzie łowców czołgów on komasuje prawie 90 pojazdów. I można by powiedzieć, że to jest sukces niemiecki, bo nagle wszystko się rozpadło, ale mamy jeszcze z czego wystawić rezerwy. Dywizje rozbite, ale nagle pojawia się brygada na hecerach. I z początku to daje pewien efekt skali, ale potem wymagania frontu, dziury wszędzie, kryzysy wszędzie. I ta brygada musi wydzielić, a to batalion tu, a to batalion tam. No i to się wszystko znowu zaczyna jakoś rozpadać, ale faktem jest, że duże straty w czołgach Armii Czerwonej w operacji wiślańsko odrzańskiej w jej końcowej fazie były spowodowane między innymi, innymi tym, że z jednej strony oczywiście walki w mieście, czyli konfrontacja z pancerfaustami, to bardzo podnosiło straty, ale z drugiej strony duże nasycenie pola walki albo względnie duże właśnie tymi hecerami w ramach jednostek improwizowanych, bo to na froncie wschodnim pod koniec wojny, zimą 1945 roku był najczęściej spotykany pojazd pancerny. Staje się powoli razem ze sztugiem ich podstawowym pojazdem. W wymiarze operacyjnym produkcja 3000 hecerów nie dała Niemcom specjalnie wiele, dlatego że oni ostatecznie skierowali te pojazdy do końca wojny, do blisko 50 różnych dywizji. One nawet pod koniec wojny trafiały już nawet do dywizji pancernych. I do dywizji grenadierów pancernych, bo jak nie było czołgów, to one były substytutem czołgu. Hetzer pod koniec wojny trafiał wszędzie, nawet do dywizji strzelców morskich. No właśnie, jak ten wóz sobie radził na polu walki? Czy naprawdę był groźnym narzędziem walki, czy tylko takim, powiedzmy, wystarczającym z racji tego, że już no, nie mamy czołgów, ale przynajmniej mamy jakiś pas pancerny, który możemy użyć? Hecer był pojazdem wystarczającym. To nie była cudowna broń. To była tylko zmodyfikowana armata o możliwościach jak PAK-40. Czyli nie ukrywajmy, na dłuższych dystansach ona nie mogła porazić od czoła czołgu IS-122. Innymi słowy, tutaj decydowała taktyka. Trzeba było podpuścić przeciwnika na pole walki bliżej. W związku z czym, jeżeli hecerów było dużo, to można było kombinować jakąś bardziej złożoną operację. Jeżeli było mało, to było wzmocnienie obrony przeciwpancernej. I i tyle. To była próby wyłącznie wystarczająca. Parametry taktyczne techniczne Panzer Jäger 38T Hecker są takie, że to jest wóz odstający. Jednak w porównaniu z czołgiem T3485. Czołg T3485 odznacza się jednak lepszymi właściwościami bojowymi i większą siłą ognia niż taki hecer. Innymi słowy, pod koniec wojny, to Rosjanie i Amerykanie zyskali przewagę techniczną na polu walki w wymiarze broni pancernej, bo hecer był średniakiem, ale to nie jest wada. Wadą było to, że pojazdy hecer zostały rozproszone. Nigdzie Niemcy do jednej bitwy nie zebrali ich więcej niż kilkudziesięciu, mimo że wyprodukowali 3000 hecerów. Prawie. W związku z czym one były totalnie rozproszone, czyli pojazd nie był zły. Naprawdę on nie był rewelacyjny. Ale on był akceptowalny. Mimo tej masowej produkcji nie osiągnięto efektu skali, mimo że nasycono front hecerami. Chciano do każdej dywizji je wysłać? Praktycznie wysłano. Czyli nigdy nie było takiej sytuacji, jak na przykład rozmawialiśmy o panterach pod Maciejowem, które przesądziły o zwycięstwie niemieckiej dywizji pancernej. Tutaj HeCER nie miał takiego wspaniałego epizodu wojennego. Nie, HeCER takiego epizodu wojennego nie miał. Miał kilka specyficznych epizodów wojennych dla nas. Dla Polaków Hecer jest pojazdem, który też się zapisał w jakiś sposób w naszej historii, dlatego że jak wybuchło Powstanie Warszawskie, no to tu paradoksalnie Niemcy trzymali w odwodzie cały batalion Hecerów. Chociaż z początku dwóch potem trzy kompanijny. I jak wybuchło Powstanie Warszawskie, to dowódca niemieckiego garnizonu, generał Stachel, wydał rozkaz, żeby ten batalion wszedł do miasta i Hecery ramy udział w walkach ulicznych. Przez pierwsze dwa tygodnie Powstania i zdobyliśmy jednego z tych Hecerów. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje wady i zalety Hecerów. Wjechał 2 sierpnia taki pojazd na nasze stanowiska. Myśmy go obezwładnili przy użyciu butelek zapalających i granatów. Fakt, że on był relatywnie lekko opancerzony i miał ciaste wnętrze, spowodowało, że załoga nie była w stanie efektywnie walczyć. I to była ta wada tego pojazdu. Zbyt lekkie opancerzenie, bardzo słaba świadomość sytuacyjna załogi. Zamknięci ci ludzie byli w puszce, mieli za mało peryskopów, brak wieży, trzeba całym pojazdem operować. To były wady. Ale jednocześnie byśmy zdobyli ten pojazd i własnymi siłami go naprawić, co pokazuje, że to był dobry pojazd. Został obezładniony, ale szybko przywrócony do służby. To jest ważne. Często na polu walki dany czołg wychodzi z walki wielokrotnie. Chodzi o to, że można go szybko naprawić. I Hecer dawał się łatwo naprawić, o ile oczywiście nie został zniszczony. Batalion tych Hecerów walczył w Warszawie we wrześniu 1944 roku, na przykład na Pradze, potem w styczniu 1945 roku walczył na zachodnich przedpolach Warszawy. Tam 743 batalion łowców czołgów, bo o nim mówię, został de facto rozbity. I na przykład, jak Dzisiaj przyjedziemy do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, to mamy taki destrukt. Mamy pancer Jäger 38 T. z wysadzonym kadłubem, ale jak tak na niego spojrzymy, z jednej strony to nawet tego nie widać. W czasie odwrotu w styczniu 45 roku, jeden z pojazdów tego batalionu został utracony w rzece Utrata na zachodnich przedmieściach Warszawy. Niemcy ewakuowali się z tego pojazdu, go wysadzili w powietrze. On w tej rzece został na kilkadziesiąt lat. W latach 90. został wydobyty i obecnie jest eksponatem w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie nasz oryginalny chwat, czyli ten zdobyczny hecer, zaraz po wojnie był eksponatem właśnie w muzeum, ale jako, że był nieprawilny bo był akoski, został pocięty na złom. W czasach stalinowskich ocalało z chwata tylko jedno koło, które w muzeum jest. Natomiast ten pojazd, który jest w muzeum powiedzmy cały, nazwijmy go bratem chwata, dlatego, że to też jest pojazd 743 batalionu. On również brał udział w pacyfikacji Powstania Warszawskiego. Był w niemieckiej służbie prawie pół roku, kończył w styczniu 1945. Natomiast to jest pojazd dokładnie z tej samej produkcji, z tej samej linii, ta sama odmiana, co nasz chwat. Chwata nie mamy, ale mamy jego brata, można by tak powiedzieć. To była na tyle udana konstrukcja, że po wojnie był produkowany na eksport, co dzisiaj skutkuje tym, że te pojazdy zachowały się w bardzo dużych ilościach, te powojenne, i można je spotkać w wielu muzeach, w wielu kolekcjach prywatnych, na wielu rekonstrukcjach, tylko to nie są wojenne Hecery, tylko to są pojazdy produkowane przez Czechosłowację. Słowacki przemysł już po wojnie, na przykład na zamówienie Szwajcarii. Konkludując, można by powiedzieć, że Niemcy w Hetzerze poszli wreszcie po rozum do głowy. Z jednej strony, bo zrozumieli, że ważna jest produkcja masowa dużej ilości pojazdów o przeciętnych parametrach. Z drugiej strony, wpadli na to zdecydowanie zbyt późno. A z trzeciej, hołdowali określonej. Idei, określonej koncepcji, gdzie starali się wprowadzić armię zrównoważoną, gdzie czołgi nie były tylko w dywizjach pancernych, ale były wszędzie. Co z jednej strony na poziomie teorii było słuszne, ale z drugiej strony w przypadku armii niemieckiej nie mogło się udać, bo o ile armia amerykańska, armia brytyjska czy armia czerwona mogła realizować taką ideę w praktyce, to znaczy tworzyć dywizje pancerne albo korpusy pancerne. Silne, dobrze wyposażone w liczne czołgi, a obok tworzyć niezliczone ilości samodzielnych batalionów, czołgów, czy przydzielać czołgi do dywizji, czy działa szturmowe, czy działa samobieżne do dywizji innych typów, to to mogło się sprawdzić u Amerykanów czy Rosjan, bo oni mieli o wiele więcej pojazdów pancernych. Natomiast u Niemców to tak nie działało, bo tu była zasada: jak dajesz czołgi do dywizji piechoty, to już nie dasz czołgów do dywizji pancernych, bo ci zabraknie. Dasz czołgi do dywizji pancernych, to nie starczy ci na dywizji piechoty. No i Niemcy w 1943 roku roku zdecydowali, że w takim razie będziemy w pierwszej kolejności produkować działa szturmowe dla dywizji piechoty kosztem dywizji pancernych. Hecer był właśnie takim pojazdem. Średniakiem dla dywizji piechoty, ewentualnie dla samodzielnych batalionów przeciwpancernych, bo Hecer w ogóle zadebiutował na polu walki w lipcu 1944 roku w 731 batalionie łowców czołgów, a potem w 743 batalionie łowców czołgów na ulicach Warszawy 1 sierpnia 1944 roku, czyli hetzer wszedł najpierw do walki w ugrupowaniu batalionowym. Dwa bataliony przeciwpancerne zostały przezbrojone w te pojazdy i rzucano na front, ale można by powiedzieć, że w sumie przezbrojono cztery bataliony w dłuższym wymiarze czasu, a tak to cała ta produkcja szła na rzecz dywizji. Zresztą nie tylko dywizji piechoty, bo na przykład dywizji piechoty przysługiwało 10 czy 14 hetzerów, ale na przykład jak one wchodziły na uzbrojenie dywizji kawalerii, to było pojazdów 20 czy 30, to był taki erzac, stopni czołgu i trafiał do Wehrmachtu, trafiał nawet do sojuszników niemieckich, na przykład armia węgierska, kiedy Niemcy nie mogli Węgrom już za bardzo sprezentować czołgów, to dawali im właśnie hecery. Innymi słowy, to był pod koniec wojny jeden z najważniejszych, podstawowych niemieckich pojazdów pancernych. I nie był to Tygrys, nie miał 100 mm pancerza, nie miał 88 mm armaty, nie był jakimś kolosem monstrualnym. To był 16-tonowy, lekko tylko opancerzony, chociaż w miarę dobrze uzbrojony pojazd. I tak wyglądała armia niemiecka w tym 45 roku, nie panterami, nie tygrysami bynajmniej stała, tylko sztugami i właśnie takimi, w gruncie rzeczy, niepozornymi hecerami. Dziękuję Ci za ten, za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.